podpułkownik Marek Pietrzak, szef Centrum Prasowego Ćwiczenia Anakonda 16. Troszkę hałasujemy, to wiemy. Niestety nasze szkolenie nie może się odbywać bez wydatkowania na to środków oraz bez tego, że jest trochę głośno. Niestety, jak coś wybucha, to słychać. Wiemy, że są jakieś małe protesty tutaj z rejonu, ale wiemy że też, że dajemy coś od siebie. Mamy też taki odzew od mieszkańców, od tutejszych hoteli, od sklepików i tak dalej, że jednak ten ruch jest większy. Dużo jest tutaj wojska na poligonie. W tej chwili stacjonuje ponad 7 tysięcy żołnierzy. Także my się też otwieramy na współpracę z lokalną społecznością. Odwiedzamy, w tej chwili właśnie trwają odwiedziny na przykład naszych żołnierzy w szkole w Mielenku Drawskim. Amerykanie z grupy CIMIC podróżują po okolicznych miejscowościach, spotykają się z żołnierzami. Ja ze swojej strony chciałbym pozdrowić serdecznie czytelników magazynu Drawskiego. Śledźcie nas na łamach magazynu Drawskiego. Tam będą aktualne informacje o naszej działalności na poligonie.